Rozdział drugi. O mężczyznach, czyli kogo chcesz uwodzić. Czas przenieść się teraz na planetę Mars. To miejsce, w którym mieszkają mężczyźni. Oczywiście, żeby być prawdziwą uwodzicielką, należy dobrze poznać tych, na których chcesz robić wrażenie, których chcesz sobą fascynować. Mężczyźni są bardzo podobni do nas, a jednocześnie tak różni. Genetycznie są uwarunkowani na myśliwych i zdobywców. Gdzieś tam w ich środku drzemią pragnienia zdobywania i dominowania. We współczesnym świecie zastępują łowy sportem, stąd zamiłowanie do piłki nożnej lub wspinaniem się po szczeblach kariery. I zamiast broni kolekcjonują zabawki na miarę swoich możliwości. Od różnego rodzaju gadżetów, poprzez domy i samochody, aż po znaczki pocztowe. Mają też naturalną trudność w wyrażaniu swoich uczuć i są zorientowani na osiągnięcie celu, zamiast jak my, kobiety, analizować swoje uczucia i troszczyć się o innych. A z drugiej strony są do nas podobni. Chcą być ważni, kochani i uważani za wyjątkowych i niezwykłych. W każdym z nich kryje się ktoś, kto chciałby być chwalony, przytulany, jedyny na świecie. Tylko czasem jest trudno dotrzeć do tych cech. Czasem też nie potrafią tego wyrazić wprost, kryjąc swoje potrzeby pod maską opanowania. Nie umieją też tak bardzo różnicować swoich uczuć i emocji jak my. Trudniej jest im wyrażać to, co czują i czasem swoje uczucia wyrażają w zachowaniach typu umycie samochodu, naprawienie kranu lub po prostu chowają się na kanapie z pilotem lub przed...